jest nam obecnie na zachodzie Europy. Jest po prostu koszmar, jak poprawność polityczna zdeformowała media publiczne, jak tam wygląda nie tylko przekaz informacji, ale w ogóle wszystko, programy kulturalne, dietystyczne, oświatowe, wszystko, to jest po prostu nie do wyobrażenia, co ludziom się wkłada do głów i bardzo wiele osób to przyjmuje. To jest krytycznie, to jest straszne. Różnicę ludzi dostrzega, że jest to przełożone kłamstwo, że jest to niedobre, ale nie ma takich metod jak Radio Maryja i Policja Trwam. To jest niesamowita luka. Nie wiem, czy byłaby szansa na stworzenie czegoś takiego tam, bo jednak to jest zupełnie inna duchowa niż dyskusji i ale sama się tam się tak przygotowuje bardzo pustynia moralnie, duchowa. Można by funkcjonowała w tej przestrzeni. Tutaj w ogóle te spotkania z rodziny Radia Maryja to jest taki ewenement. Ja poprosiłam w nich uczestniczyć. Ja mam 4 dorosłych synów i powoli, nie bez oporów, ale zaczynam ich przekonywać, bo też potrafią oceniać, oglądają i słuchają audycje dla młodzieży Radia Maryja. I wybieram takie wartościowe rzeczy, historyczne programy, takie właśnie z polityki, z publicystyki politycznej, rozmawiamy później. I to mnie przypełnia ogromną radością i szczęściem, że zaczęli dostrzegać przeogromną wartość tych mediów i myślę, że noszą też taki przekaz w swoje środowisko, że jest to bardzo plus, że jest bardzo pozytywna energia, że jest to prawda, że jest to światełko, duże światło ciemności i to coraz bardziej rozświetla ciemny tunel taki w Polsce w tej przestrzeni wcześniej. Niech Pan Bóg dobry błogosławi. Z tego dziękuję za wszystko. No i potwierdza nam się to założenie, że jest, istnieje, jest ta, mówimy w skrócie, sztafeta pokoleń. Rozmawiamy, przekazujemy z wartościami pewne też i tutaj troski, więc żeby dbać o to dzieło, jak mówię, Radio Maryja, słuchać, oczywiście nie na siłę, nie pod przymusem, nie pod ścianą, nie za karę, ale żeby też się informować, że jest taka możliwość, prawda, jest taka, że tak powiem, no trudka, jeżeli można powiedzieć na to, co nas zatruwa. Jeśli chodzi o przekaz informacji czy wartości, że jest taka inna rzeczywistość, którą można spróbować, zakosztować, sprawdzić. Dziękuję bardzo Pani Okrotę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy gorąco. No i zaśpiewajmy, bo dłuższa wypowiedź była.